Zacznę od tego, że moich dwóch starszych braci biegali i pewnego dnia pojechałem sobie z nimi na zawody do Puław razem z dziadkiem w roli kibica. No i ten Sylwester Dudek zaproponował mi właśnie, że pobiegnę tam w biegu dla dzieci. No i oczywiście zgodziłem się, pobiegłem tam wtedy w jeansach, w obuwiu po prostu takim do chodzenia i zająłem tam prawdopodobnie drugie miejsce. No i tam wtedy wygrałem jakiś plecak, dyplom, puchar i wtedy właśnie dokładnie pamiętam, jak się wtedy cieszyłem. I od tamtej właśnie pory zacząłem biegać systematycznie. Po 6-letnim trenowaniu trafiłem do kadry Polski w wieku 15 lat. No i wtedy zaczęło się takie jakby zawodowe bieganie. Tam już trenowałem 2 razy dziennie. No i tam właśnie jakby posmakowałem takiej rywalizacji, ponieważ tam zacząłem startować z tymi najlepszymi zawodnikami w Polsce. To jest bardzo fajne uczucie, ponieważ Adam Kszczot zawsze był moją inspiracją, moim motywatorem do treningów, a teraz jest moim jakby rywalem. Cóż, wychowujemy się od tego samego trenera, Stanisława Jaszczaka. No i myślę, że mam nadzieję o taką i po to też trenuję, że niedługo uda mi się go wyprzedzić. W 2016 roku pamiętam, że miałem silny kryzys, ponieważ startowałem na Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie byłem w bardzo dobrej formie, ale no nie udało mi się nawet wejść do półfinałów, ponieważ no myślę, że to przez jakby głowę, przez złe myśli nie wszedłem tam. No i cóż, właśnie po takich zawodach często siadam sobie sam samotnie w pokoju i myślę nad tym, co było nie tak, co zrobiłem źle. No i właśnie przez takie momenty jak start w Mistrzostwach Świata pokazują mi, że trzeba walczyć, nie można się poddawać i trzeba uwierzyć w siebie, zapomnieć, co było wcześniej, bo przeszłość w sumie nie zmienia przyszłości. Trenerzy często jakby dają presję zawodnikowi, że coś muszą. W sumie to się odbija na zawodniku, ponieważ jego to jakby bardziej stresuje. A moim zdaniem właśnie taka pomoc psychologa sportowego, który pomaga, który pokazuje sportowcowi, że warto inaczej myśleć na dany temat. Myślę, że moim życiowym osiągnięciem jest w tym roku zdobycie Mistrzostwa Europy, ponieważ pamiętam jak dziś te emocje związane ze startem, że niby byłem faworytem, ale jakby nie skupiałem się na tym. No myślałem po prostu o sobie, tak? Nie myślałem o innych, myślałem o sobie, wiedziałem o tym, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Tak jakby zwieńczyć ten cały sukces medalem złotym i jeszcze hymnem Rzeczypospolitej Polskiej było dla mnie naprawdę bardzo emocjonujące i to bardzo mi zapadło w pamięci i myślę, że będę to pamiętał do końca życia. Często ludzie zazdroszczą mi wszystkich wyjazdów po całej Europie lub na całym świecie. Ale to w sumie pod okiem sportowca nie jest wcale jakby prawdą. Poniekąd jest, a poniekąd nie jest, ponieważ my podczas takich zawodów przeważnie jeździmy na lotnisko, z lotniska jedziemy do hotelu, także przeważnie zwiedzamy, ale drogę z lotniska do hotelu. Myślę, że dosyć słabą stroną sportu zawodowego jest to, że bardzo mało spędza się czasu z rodziną, ponieważ większość czasu jest się na zgrupowaniach lub na zawodach. Myślę, że w domu, w Krynkach jestem tak miesiąc na cały rok w domu. No i cóż, w wolnym czasie, kiedy jestem już właśnie po takich zgrupowaniach, zawodach, spędzam czas z rodziną, ponieważ to jest najcenniejsze. Spędzam też dużo czasu z dziewczyną, staramy się zwiedzać bardzo dużo miejsc, ponieważ nie ma na to czasu w ciągu całego roku. Chciałem zachęcić młodzież do uprawiania sportu. Trzeba po prostu wstać z łóżka, a to jest właśnie najcięższe. Wstać z łóżka, przygotować się, ubrać się na trening i po prostu wyjść. Bo jak już się człowiek ubierze, jak wyjdzie na dwór, to już naprawdę wykonał 99% treningu. Moim głównym celem na sezon 2020 jest wystartowanie na Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Tokio. I myślę, że naprawdę jestem w stanie wypełnić wskaźnik na igrzyska i wystartować z orzełkiem na piersi.